Ponieważ dosyć często ostatnio dostaję pytania dotyczące tych nowych pytań, które pojawiły się na egzaminie teoretycznym, czyli o co chodzi z tymi pytaniami, czy one są w aplikacjach, to spieszę z odpowiedzią. Więc słuchajcie, tak, pojawiło się około 200 pytań. One dotyczą głównie korytarza życia oraz jazdy na suwak. Tutaj albo tutaj, nigdy nie wiem z której strony, pojawi Wam się link do filmu z mojego kanału, w którym tłumaczę, o co w tych przepisach nowych chodzi. Także zachęcam do jego zobaczenia. Ale generalnie słuchajcie, nie przejmujcie się jakoś tymi pytaniami. Serio, one nie są trudne. Jeżeli dobrze się przygotowaliście do egzaminu, jeżeli rozwiązywaliście testy, czy przeczytaliście książkę, czy korzystacie na przykład z paniejacku.pl dodatkowo, to serio nie powinniście mieć problemu na egzaminie. Dodatkowo jeszcze większość aplikacji zakładam, że już ma te nowe pytania, dlatego że no zazwyczaj to się odbywa tak, że osoby, które są właścicielami tych aplikacji, pobierają pytania ze strony ministerstwa i od razu do tych aplikacji te pytania wrzucają po to, żebyście z nich korzystali, żebyście mieli pełną bazę pytań, więc naprawdę serio. Jeszcze raz powiem, nie przejmujcie się tym, że są nowe pytania, dobrze się przygotujcie do egzaminu i serio nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Tutaj w sumie może jeszcze taką część coachingową Wam zrobię, dlatego że już kiedyś to mówiłem. Słuchajcie, ja proponuję wszystkim zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie przed każdym w zasadzie egzaminem w życiu, który będziecie mieli. Mianowicie, co się zmieni, jeżeli nie znam tego egzaminu? Co się wtedy stanie? No i jeżeli zadacie sobie takie pytanie, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o egzamin na prawo jazdy, odpowiedź brzmi nic. Po prostu nic się nie stanie. Nie wybuchnie wam głowa, nie spadnie wam cegła na stopę. Jakby totalnie nic się nie dzieje. No kurczę, to się zdarza, że ktoś nie zdaje egzaminu. Nawet jak jest super przygotowany. Po prostu jest stres, jakby gdzieś tam coś przeoczycie, nie przyuważycie. To jest po prostu normalne. No ale mówię, nic się nie dzieje, zdacie ten egzamin kolejnym razem, czasem za trzecim razem. Tak to po prostu wygląda. No można powiedzieć, że to jest jakieś tam sianko, no ale jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, to jest 30 zł. To tak naprawdę nie wiem, czy to są dwa kebaby, nie wiem kebabów, ale serio, naprawdę zadajcie sobie to ważne pytanie, co się stanie, jeżeli nie zdam egzaminu. I myślę, że wyjdzie Wam sumą sumarów, że nic i będziecie troszkę luźniej może do tego podchodzić, troszkę mniej zestresowani. I tego Wam również życzę. Więc jeszcze raz, nie przejmujcie się nowymi pytaniami. Zobaczcie sobie u mnie film na kanale dotyczący tych dwóch nowych przepisów. Powodzenia na egzaminie, no i trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema!